Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miałem was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy 27 dzień lata drugiego roku oczywiście i mamy sobotę. Dzisiaj widzę, że nikt nie ma urodzin, nie są duchy zbyt szczęśliwe, ale spokojnie coś ogarniemy. Także słuchajcie, standardowo zaczynamy od komentarzy. Anna Grzybowska, mogłoby to się sprawdzić, ale nie lubię hejtować. Nie wiem za bardzo, o co chodziło, wydaje mi się, że to jest chyba odpowiedź do komentarza. Kolejna, Czarusor, Straż Spokoju, Madzia, Aneczka 77, a ja kaszlu i bólu gardła, bo tam chyba ktoś był chory. Trzecia osóbka, Malinka 2001, pozdrowienia, dzięki Tobie, Madzi, Tuli, Maćku, zacząłem grać w Stardew Valley, bo Was oglądam i wszystko wiem, co, gdzie i jak. Jesteście najlepsi, kocham Was oglądać. Wielkie dzięki, Malinka. Czwarta osoba, znowu Straż Spokoju, Madzi, Anna Grzybowska, powiedz jej, żeby się odwaliła, a jak tego nie zrobi, stwórz sobie inne konto na YouTube, Twitterze, Snapie, Instagramie i zacznij ją hejtować. Pozdrawiam. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale chyba jakaś drama. I kolejną osobą jest Mariola Roman. Hej Wojtku, jeśli nie lajkowanie nie pomoże, to ich nie wypuszczaj na dwór. Pozdrawiam. Dziękuję i pozdrawiam całą Waszą piątkę bardzo, bardzo serdecznie, a my wracamy do odcinka. I słuchajcie, no drama pod odcinkami, please. Ale dobra, słuchajcie, jaka jutro pogoda, jutro, jutro jest chyba ten, coś zabrałem ze stołu, świetnie. Słuchajcie, jutro jest chyba tak, Dance of the Moonlight Jellies, czyli następny odcinek będzie krótki. Pięknie po prostu, pięknie, już z przyzwyczajenia też biorę, widzę tą pocztę. Miód za 73 godziny, nie zrobi nam się chyba. A, melony, właśnie, słuchajcie, melony chyba wyrosły. Tak, wyrosły, więc będziemy mogli je sobie zebrać. Widzę, że mega melona żadnego nie ma, szkoda. Ale wiecie, lepszy ryc niż nic. I tutaj, jak już mówiłem wcześniej, będą posadzone dynie. Także myślę, że sobie to jakoś ewentualnie ogarniemy ładnie. I powiem wam szczerze, że zastanawiam się bardzo, czy tutaj nie umieścić może Iridium Sprinklera. Bo tak na dobrą sprawę miałem ich co prawda nie robić, nie używać, ale miałem ich nie kupować. Więc zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, bo tutaj myślę, żeby się sprawiły ze dwa. Chociaż jeszcze jak to wyjdzie, to zobaczymy. Dobra, ja sobie jeszcze zejdę tutaj na dół, rzodkiewka jutro i teraz tak. Dzisiaj teoretycznie też, słuchajcie, powinniśmy porobić sobie troszeczkę tych rzeczorów do cookingu, ale chyba i tak będę mieć za mało mleka. W każdym razie, ja wydoję te, że wszystkie muszę wydoić, tylko nie będę ich lajkować, tylko je po prostu wydojmy. Zobaczymy, bo to mniejsze mleko by mi się oczywiście jak najbardziej przyda. Halo. Z kus to mi jest niepotrzebne, ze świn też. Z krów tylko nie możemy polajkować dzisiaj. Halo, krowa, dawaj mleko. Dobra, kozy jeszcze nie polajkowaliśmy, tutaj mamy i tu kolejna kuska. I dobra, słuchajcie, dwie krowy są niepolajkowane, bardzo, bardzo dobrze. I teraz tak, to zostawiamy, jeszcze tylko łowcę, terrorystkę tutaj dziabniemy. Dzień dobry. Dobra, i teraz tak, małe mleko zabieram ze sobą, żebym się nie pomylił, bo jeżeli się pomylę, to będzie koniec i kaplica. Co u kurczaków? Proszę bardzo, mamy jajko dinozaura. No i czekamy, słuchajcie, teraz aż nam 139 godzin, czyli pierwszy tydzień jesieni jakoś, myślę, że nam się tutaj kurczak wykluje. Także spoko. Zaraz właśnie, mleko to ja poproszę ze sobą z powrotem. Nie pamiętam, słuchajcie, ile receptur wymagało od nas małego mleka. Natomiast możemy ewentualnie spróbować zrobić też w ten sposób, że ja sobie po prostu pójdę, zobaczę te receptury, które mleka wymagają i może je sobie zrobimy. To wiecie, w razie czego będą już zrobione, ale no nie wiem, zobaczymy. Dobra, teraz tak, sprawdzimy sobie jeszcze też zadania w Gildii Podróżników, bo w sumie jestem ciekaw, jak to tam wygląda dzisiaj. A, i też musimy odebrać zadanie, nagrodę za zadanie, no właśnie. To się, słuchajcie, coś ogarnie. Dobra, widzę, że tak, hopsy będziemy mieli jeszcze jeden oczywiście zbiór, także tutaj nie będzie to dużym oczywiście problemem. Wszystko mamy ładnie pozbierane, więc jutro chyba tylko będzie do zebrania tylko hopsy chyba. Chociaż jeszcze się, nie, jeszcze ta rzodkiewka tutaj, bo to ją posadziliśmy troszkę później. Tutaj dwa dni, trzy dni, jeden dzień. Dobra, czyli będzie git. A majon... I jeszcze kwiaty muszę pamiętać, żeby zebrać. Ale dobra, spokojnie, to sobie zaraz ogarniemy. Bez spiny.
Dobra, jest 9:30, także też nie jest źle. Zobaczymy, słuchajcie, sobie też, czy nam się już czasem nie porobił ten sok gdzieś, chociaż nie jestem w 100% pewny, kurczę, czy aby na pewno tam to dobrze ogarnąłem. Ale to się zaraz wszystkiego dowiemy. Dobra, mamy zebrane, cyk, dzień dobry. No i zerknijmy, jak wygląda tutaj sytuacja. Piwa nie ma, nie ma. Jest pale ale. Tutaj nie ma. Wydaje mi się, że kurczę, do któregoś tutaj na pewno tą rzodkiewkę wsadziłem, a nawet jeżeli nie, to na pewno rzodkiewka jest u nas w domu tam zasadzona, do tego jestem w 100% pewien. I dzisiaj nam wyrosło, widzę, kilka ancient fruitów. I chyba nic więcej, więc możemy sobie stąd wyjść. Dobra. I okej, okay, słuchajcie, wracamy w takim razie do domu, chociaż może jeszcze zerknijmy sobie tutaj. Trochę rzeczorów, widzę, jest. Tak jak mówię, wielka, słuchajcie, szkoda, że... Aha, mam pełny ekwipunek. Powiem wam tak, wielka, kurczę, szkoda jest z tym, że niestety, ale nie ogarnęło mi się to w sytuacji, w której mieliśmy community center, bo tam było kilka owoców, a teraz widzę, że tych owoców trochę już jest. No i to jest trochę smutne, że no... Wiecie, tak to byśmy mieli community center już dawno, dawno temu. Dobra, małe mleka zostawiam. I teraz sobie zróbmy sorting machen. Ale właśnie, czekajcie, papryczka to nie tutaj, halo, halo, halo. Tutaj papryka, dzień dobry. Tutaj to, tutaj nam się widzę, że jeszcze przetwarza 17 godzin, moi drodzy, czyli akurat ostatni dzień lata i sobie ukończymy tego. Dobra, teraz tak, sprawdźmy receptury, które potrzebują mleko. To na pewno już zrobiłem, tego jestem w 100% pewny. Complete breakfast. Tego chyba nie zrobiliśmy, nie jestem pewny. Czekajcie, zaraz się upewnimy. Fried calamari, vegetable, hash browns, pancakes. Nie, nie mamy na pewno complete breakfast. Tego jestem w 100% pewny. Czyli tu jest potrzebny hash browns. Hash browns mamy na pewno, bo to jest chyba nawet to, co chciałem zrobić, ale nie mogłem zrobić, bo nie mieliśmy sami wiecie czego. Tylko teraz tak, gdzie jest, są grzyby? Czy ja ich czasem na coś nie zrobię? Czy jest? A może ja zrobiłem? Nie, nie zrobiliśmy complete breakfast. Dobra, teraz Wojciech będzie wysilać swoje komórki i spróbować znaleźć to, co jest mi potrzebne, ale wydaje mi się, że chyba nie mam tych hash brownsów jednak. One chyba były nam potrzebne do jakiejś innej receptury czegoś. Tylko nie pamiętam do której. Dobra, wiecie co, na razie to sobie to darujmy. Miejmy chociaż kilka tych mlek, żeby było. Na razie nie będziemy się tutaj tym, bo to za dużo czasu zejdzie. Dobra, teraz tak, jedziemy sobie do miasta. Zobaczymy co i jak. Jeszcze się tylko napiję kawy, żebyśmy mieli lepszego speeda. I zobaczymy sobie też tablicę. Czy nie mamy czasem jakiegoś fajnego zadanka może? Oczywiście, że jest zadanie. Dzień dobry. Red cabbage, dobra, red cabbage dla Kenta, jak najbardziej. To wiecie co, właściwie możemy już pójść, bo red cabbage na pewno jakąś tam gdzieś sobie zostawiłem. Także myślę, że tutaj większego problemu nie będzie. A przynajmniej tak mi się wydaje. I słuchajcie, w następnym odcinku na pewno ogarniemy w pierwszej kolejności farmę, tak? To wiadomo, ale zrobimy sobie też to w ten sposób, że przejdziemy się po całym otoczeniu i spróbujemy pozgarniać te rzeczy, które gdzieś tam nam pozostawały, tak? Więc myślę, że wyjdzie spoko. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest Kent? Kent jest tutaj, czyli jest za domem. Dobra, i lecimy. Dobra, także słuchajcie, jedziemy do Kenta i ogarniemy, zobaczymy, co będziemy robić dalej. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, słuchajcie, że pójdziemy sobie... oczywiście, problem z koniem, jak zwykle. Słuchajcie, wybierzemy się na pewno do kopalni i pierw do gildii podróżników, żeby zobaczyć, jak wygląda sprawa z zadaniami. Mamy scenkę Jody i Sosam. Have a snack. Pięknie. Oho, oho. Skąd ja to znam? No jak, upadło jajko, co, coś stało. Sam dropped the snack as he was handing it to me.
Some handed me the snack and then I drop it. Some drop it. Purpose. Mhm. Chyba to pierwsze. A w sumie jestem, wiecie co, bardzo ciekaw, jakby wyglądała sytuacja... Bardzo jestem ciekaw, jakby wyglądała sytuacja, w którym, wiecie, z tymi wszystkimi rozmówkami wybieralibyśmy na przykład te złe decyzje. W sensie, wiecie, na przykład byśmy mówili zupełnie co innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To mnie ciekawi bardzo. Dobra, z Jodie w ogóle mamy wszystko, z Vincentem mamy wszystko. Z Samem, z tego co się orientuję, chyba też mamy wszystko. Aha. Sobie ćwiczy. Z Kentem tylko mamy 8 chyba. Ale to wiecie, to się na spokojnie wszystko ponabija, także tutaj nie będzie większego problemu. Dobra, 780 za Red Cabbage, więc bardzo, bardzo dobrze. Swoją drogą, jak wrócimy też do domu, to jeszcze będę musiał sprzedać kilka tych rzeczy, które tam są na złoty poziom, bo kilka z nich tam chyba jeszcze nam zostało. Także zobaczymy i ogarniemy sobie co i jak. Dobra, w każdym razie zadania. Słuchajcie, tam było kilka zadań ze szkieletami chyba czy z czymś, to moglibyśmy w sumie to porobić, ale to musielibyśmy pochodzić na te... Chociaż nie, szkielety to chyba na pustyni. Inaczej jest chyba z nietoperzami i z tym wszystkim, bo to możemy tutaj... Aha, od drugiej. No to sobie chwileczkę zaczekamy, jeszcze zajrzymy sobie na chwileczkę do query, jak tutaj sytuacja wygląda. Nope. Nic specjalnego nie ma. Także wiecie co, no to query jest takie trochę... W ogóle przyznam wam się też szczerze i bez bicia, że branie farmy właśnie tej, której ja wziąłem, czyli z tą kopalnią, jest moim zdaniem trochę bezsensowne. Keep your dome in the peace. Słuchajcie, mam jakiś fajny kapelusz. No, aha, to jest kask! To jest kask! Fajny! Dobra, co my tu mamy? Slimy, Void Spirits, Bats, Skeletons, Cavinsings, Dudges mamy porobione. Dust Sprites. Void Spirits. Void Spirits, z tego co się orientuję, to są chyba te wszystkie czarne stworzonka, które są w kopalniach od 100+. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo w sumie z nich wychodzą te wszystkie Moment. Zauważyłem to. Koniu, ale nie przeszkadzaj. Iridium. Super Omnigeoda. No tego to ja akurat nie chciałem, ale dobra, już niech będzie. Dobra, słuchajcie, setny poziom. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Pięknie. A liczyłem chociażby na te jakieś czarne stworzenia. No niestety. Dobra, słuchajcie, bo my i tak musimy ponabijać sobie poziom, także to, że tutaj sobie pochodzimy i poogarniamy tą kopalnię, to tam się nam nic krzywda nie stanie i w ogóle. Tylko chciałbym, żeby troszkę częściej te moby tu były, kurczę, bo one jakoś tak biednie tu przychodzą wszystkie, szczerze powiedziawszy. Oho, nietoperz leci. Dobra, nietoperza to sobie możemy dziabnąć. W sumie też, wiecie co, poodkrywamy sobie troszkę geod, więc to też... Powiedzmy, że jest plus. Leci do mnie netoper. No chodź tu, dziadu. Nara. I teraz pewnie jak na złość nie będę mógł znaleźć... No, oczywiście, że nie. I słuchajcie, wydaje mi się, że dzisiaj nam się uda wbić połowę poziomu. Dobra, patrzcie, mamy ich tutaj trójeczkę. Ja muszę ich co prawda dużo, dużo więcej zgarnąć, ale... Fajnie, że z nich sporo expa wypada. Nie dziabniesz mnie ogniem, zapomnij. Dobra, czekajcie, tu jest jeszcze jeden slime. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest kupa złota, ale nie po to tu przyszliśmy, umówmy się, a złota i tak mamy bardzo duże ilości. I słuchajcie, mamy już chyba wbite pół poziomu. Całkiem fajnie. Oczywiście.
No użyj. Dobra. O, klątwa chyba nietoperzy. To dobrze, to dobrze. To sobie poczekamy i pobawimy się z nimi, bo i tak potrzebujemy ich do wykonania zadania. Także to wiecie. Dobra, mam widzę jakąś bombkę, więc myślę, że sobie możemy ją zaraz tutaj gdzieś walnąć. Nawet powiedziałbym, że tu możemy w sumie, bo jest sporo kamyczków. I żadnego zejścia w dół. Love it. Halo, dajcie mi zejście. Dobra, słuchajcie, trochę tych nietoperzy nam tutaj powpadało, więc jest spoko. To mi się podoba nawet. Tylko... jakby to ogarnąć dalej? O, dobra, mamy zejście. Będą tu jakieś stworzenia. Dobra, jest ten duży. Alakrobus. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie, ale to zejście tutaj mniej więcej wygląda bardzo podobnie jak w poprzednim odcinku, jak szukaliśmy tych. Bardzo podobnie. O, dobra, mamy zejście w dół. Dobra, to schodzimy od razu bez zbędnego przedłużania. No dobra, tu było jakieś stworzonko. O, czekajcie, jest ten. Nawet dwa są. Dobra, spoko. Jest 7:40, także na razie z czasem jest spokój. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest bardzo dużo złota. I to nawet wręcz bym powiedział, że jest za dużo. A nie mamy też za bardzo takiego, słuchajcie, super hiper turbo szczęścia, więc to też jest dosyć ciekawe. O, mamy zejście. Dobra, widzę tutaj rudę chyba diamentu. To jest chyba diament. Chyba. Tak, nie chyba, tylko na pewno, ale nie mamy oczywiście miejsca na diamenty. Więc wywalę białe algi. Wiem, że mogę je zjeść, wiem, ale... Dobra, zaliczone. Która jest? 8:50, okej. Właściwie to moglibyśmy się też wrócić i zobaczyć w sumie chyba w gildii podróżników, czy... ile nam ewentualnie tego zategowało, bo nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że chyba te stworzenia, które my mamy zabić, te Void Spirit, to są chyba albo ten, albo duch, te, które dają tą jasną taką, i jasną i ciemną, tak? Void Spirit i coś tam Spirit. Sun Spirit? Nie, jakoś tak. Dobra, jeszcze tutaj myślę, że sobie pochodzimy trochę. Skoro mam zejście na dół, to czemu by z niego nie skorzystać? Znowu? Aha, 112 teraz, tak? Tak. O, i mamy znowu zejście niżej. Tu jest chyba... Jade. Czekajcie, mamy zejście, ale tu widzę, że jest też koleżka. Czy czerwonego grzyba? Nie, nie mogę go zebrać, kurde, szkoda. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że możemy pokusić się o wyjście już stąd. Gildia podróżników jest już chyba zamknięta, bo oni mają chyba do 22 otwarte, ale kurczę, z wielką chęcią znowu bym sprawdził, czy aby na pewno... Tak, do 10 mają, dobra. Jest 10:40, także nie jest źle. I teraz tak, wychodzimy sobie i ciśniemy sobie do domu. I muszę pamiętać o tym, żeby jeszcze te kilka rzeczy posprzedawać. Czy kawa na mnie jeszcze zadziała? Jeszcze zadziała, minutę 22, fajnie. Na razie nic nie sprzedajemy. Tylko teraz tak, zróbmy sobie tutaj pierw porządek w skrzynkach. Żadnych ryb nie mam, tutaj ewentualnie ten kapelusz, ale wiecie co? W sumie mógłbym pochodzić trochę w tym kasku. Szczerze powiedziawszy, całkiem spoko opcja. Dobra, i tutaj najwięcej daliśmy. I teraz tak, musimy, słuchajcie, zgarnąć warzywa na pewno złote, więc ja je sobie posortuję. Tu mamy złote, tu mamy srebrne, to zostawiamy i tu więcej widzę, że już nic nie ma. Tu jeszcze sobie posortujmy. To tak, tutaj mamy śliwki, mamy spiceberry, to jest złote, rabarbar weźmy.
Wszystko to, co nie jest, wiecie jakie. Crystal Fruit właściwie też możemy sobie zebrać, bo to się nam nie przyda. Cactus Fruit i to tylko mamy w takich ilościach, że wiecie, mamy, bo mamy. Grape'a też właściwie mogę wziąć. Dobra, także to sobie wszystko posprzedajemy, co tutaj nam się udało dzisiaj ogarnąć i co? I będziemy szli spać. Wydaje mi się, że spokojnie na pewno zarobimy 20... Wróć, jakie 20? Spokojnie będziemy, słuchajcie, mieli 400 tysięcy. Także, będziemy dobrze przygotowani na jesień. Tylko, że niestety jesień będzie krótka dosyć. W sensie krótka. Jutrzejszy dzień będzie krótki. To chciałem powiedzieć. Wow, 30, 40, prawie 50 tysięcy, słuchajcie, 50 451, ładnie. No i słuchajcie, zaczyna się ostatni dzień lata. Ale to zrobimy sobie już w następnym odcinku, także ja wam wszystkim na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, linki macie oczywiście w opisie. A my co, słyszymy się w następnym odcinku już jutro, także trzymajcie się, cześć, pa, pa, o.